Dziękuję bardzo. Każdy się obudził? Ktoś ma pytanie? Czy z tyłu ludzie słyszą? Czy jest pytanie? Tak, czemu nie? Czy tak? Czy nie jest trochę dziwne, że może być ktoś księdzem i jednocześnie buddystą? I czy nie ma później takiego etapu, że musi zrezygnować z jednego na rzecz drugiego? Tak, ktoś myśli, że to jest dziwne, wtedy to jest dziwne. Czy można się później rozwijać? Jeśli na przykład wierzy się w Boga, a nie... A na przykład, tak? Jeżeli 100% wierzy w Boga, to się nazywa zen. Dobrze, ale ksiądz, gdyby ksiądz katolicki, to nie tylko wierzy w Boga, ale także, że Matka Boska była dziewicą, że tak, i to ci to nie przeszkadza? Wiem, bo może ja rozumiem, że z punktu widzenia zen, to to może nie przeszkadza, że katolicy, ale katolicowi. Nie tylko katolik, jakakolwiek religia. Ma jakiś kierunek. A więc pytaniem jest, czy dogmat jest ważny, czy ten kierunek jest ważny. A więc tak, są katolicy, dla których to byłby wielki problem. Ale są katolicy, dla których nie ma problemu, ponieważ mają bardzo szeroki umysł i szerokie pojęcie, co to znaczy religia katolicka. Na przykład kilka lat temu, 10 lat temu, byłem z mistrzem Zen Sung Sanem w Watykanie i tam do hotelu do nas przyszedł pewien monsignor, który wtedy był naczelnym biura, które się zajmowało niekatolickimi religiami. To jest takie biuro. I co się okazało, że ten ksiądz w Watykanie prowadzi grupę Zen dla samych księży, którzy tam pracują. Ponieważ kiedyś praktykował sam w Japonii i ciągle kontynuował tą praktykę. Także na przykład niedaleko Polski, w Niemczech, jest pewien mnich katolicki, nazywa się ojciec Jäger. On jest także mistrzem Zen. Ale ktoś myśli, że to jest niemożliwe, wtedy to jest niemożliwe. Nie? Ale sama praktyka Zen znaczy wrócić do naszej pierwotnej natury. Pierwotna natura znaczy przed myśleniem. Przed myśleniem tam nie ma ani buddyzmu, ani chrześcijaństwa, ani żadnej religii. Także nie ma Zen. A więc każdy może to użyć. No tak, ale to wtedy już taki człowiek nie jest chyba księdzem. Prawdziwego zdarzenia, jeżeli... Czemu nie? Ksiądz potrzebuje czysty umysł też. Jeszcze bardziej, pracuje z ludźmi. Ludzie mają duże problemy. Jak im pomóc? A więc czysty, klarowny umysł, tak jak nauczycielka mówiła, jest bardzo potrzebny. Nie, no może nie chodzi mi o takiego księdza jogina, tylko chodzi mi o księdza jako księdza, który wierzy w Boga i naucza ludzi wiary w Boga, czyli w jakąś osobę konkretną. Osobę konkretną? To nie jest, ty nie wierzysz w Boga w takim razie. Wierzywałeś teologię? Jeżeli później dochodzi do jakiegoś takiego punktu, że musi po prostu porzucić albo jedno, albo drugie, bo jeżeli chce zostać księdzem, to zostaje księdzem, bo nie wytrzymuje na przykład czegoś takiego jak pustka, czy takie głębsze, czy takie głębsze nauki. Ja nie wiem nic o głębokich naukach, ani o pustce. Ale opowiem jedną historię. Tam, gdzie mieszkam, w Stanach Zjednoczonych, blisko mojego ośrodku, który jest na małej uliczce, jest duża ulica. Tam, to było kilka lat temu, był wielki afisz ustawiony na ulicy, tak żeby każde auto, które przejeżdża, widziało to. Przejeżdżający widzieli. Tam pisało, ty potrzebujesz Boga. You need God. Wielkimi literami. Ale to jest problem. To
wejście. Tak, to jakiś kościół sponsorował, to płacił za tą reklamę. Ale ja twierdzę, że ci ludzie, którzy sponsorowali to, nie wierzą w Boga 100%. Jako osoba. Ponieważ ty potrzebujesz Boga, to jest wielki błąd. Ja nie mówię, Bóg jest nieskończony w czasie, nieskończony w przestrzeni. Ale co to jest Bóg, jeżeli już mamy rozmawiać o Bogu, to ja nie wiem. Ja nie wiem, co to jest o Boga, jak mówisz, o wszystko, albo o jedną osobę. Także może byś powiedział, na jakiego Boga. A więc nieskończony w przestrzeni... Byśmy się zrozumieli to. Dobrze. Będziemy się dobrze rozumieli. Okay? A, jeżeli nie wiesz, to też się będziemy dobrze rozumieli. Jeszcze lepiej. Trzymaj ten umysł, ok? Jeżeli ktoś próbuje ograniczyć, to to już nie jest Bóg. Okay? Nieograniczony. Jeżeli Bóg jest nieograniczony w przestrzeni i czasie, już wszystko jest od Boga. A, chodzi o coś takiego. Wszystko jest od Boga, cokolwiek widzimy, słyszymy, czujemy, wszystko już od Boga. Jeżeli weźmiesz coś nieskończonego, weźmiesz jakokolwiek część tego, sama część też jest nieskończona. A więc każdy już ma wszystko. Ty potrzebujesz Boga, to duży błąd. Na odwrót. Może oni by napisali: Bóg potrzebuje ciebie. To bardzo dobre nauczanie. W tym świecie jest dużo cierpienia. Jak pomóc temu światu? Kto ma to zrobić? Bóg. Nasza praca. Bóg potrzebuje ciebie. Jeżeli 100% ktoś wierzy w Boga, wtedy ma ten obowiązek. Okay? Okay. Ktoś idzie do kościoła, tylko się modli. Boże, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. To nie jest wiara w Boga. Wszystko mamy. Albo ktoś idzie do świątyni Budda, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, to nie jest też właściwe. Ale to twój pogląd, a większość katolików ma zupełnie inny. Dlatego zadałem ci to pytanie, że to nie ma później konfliktu. Tak, jeżeli masz, trzymasz się jakiegokolwiek poglądu, to wtedy zawsze będzie konflikt. Okay? Czy jest więcej pytań? Co to jest to, co tego? Zrozumiałe? Więcej pytań? A ciekawe. Ja słyszałem, że ktoś dostał przekaz z umysłu do umysłu na stworzenie tej gałęzi. Jakie są inne przekazy jeszcze z umysłu do umysłu? Czy tutaj w Polsce nie wiem, czy coś takiego istnieje, a dam ci przykład przekazu z umysłu do umysłu. Okay. W Stanach Zjednoczonych są takie auta, z których ludzie sprzedają lody. I to funkcjonuje w ten sposób, że mają taki dzwonek, bardzo charakterystyczny dzwonek, jest, jeżdżą naokoło różnych sąsiedztw, różnych dzielnic i dzwonią. Tylko dzwonią. Ale wszystkie dzieci już rozumieją. Okay? A więc dzieci wylatują na ulicę i wtedy kupują lody. To jest przekaz z umysłu do umysłu. Zrozumiałe. Mam
bardzo proste. Jest jeszcze pytanie? Czego mistrzowie golą głowy? Ja nie golę głowy. To ma jakieś znaczenie. Proszę? To ma jakieś znaczenie. Jeśli się jest ogolony, czy nie, to może... A, to znaczy, że twoje włosy są krótkie. Dziękuję. Proszę bardzo. Tutaj, ten mistrz goli głowę. On jest mnichem, okej? Okay? Mnich to jest tak jak policjant. Musi mieć specjalny mundur. Także goli głowę. Wtedy każdy wie, o, to jest mnich. Mam jakiś problem, mogę się zwrócić do niego. Dlatego jest bardzo ważne. Ja też trzymam włosy bardzo krótkie. Jestem złym policjantem. Troszeczkę. Jest jeszcze jakieś pytanie? A więc też mam jedną historię, ponieważ mówiliśmy, jak prosty jest Zen. Więc dawno temu w Chinach był pewien mistrz sutry, dosyć znany, miał wielu uczni i kiedyś usłyszał, że gdzieś tam niezbyt daleko jest pewien mistrz Zen, który stawał się coraz bardziej sławny, być może dlatego, że był nieco ekscentryczny i większość czasu spędzał w drzewie, na drzewie. Na drzewie, tak. Tam miał, zbudował sobie platformę i na tej platformie po prostu mieszkał, ludzie mu przynosili jedzenie i tak dalej. A więc pewnego dnia ten mistrz sutry postanowił pójść do tamtego miejsca i sprawdzić tego mistrza Zen, co to za człowiek, co to za nauczanie, że taki sławny się robi. Więc powędrował tam. Pewnego dnia i po jakimś tam czasie, paru tygodniach dotarł do tego miejsca i przedstawił się, miał jakąś konwersację z tym mistrzem Zen i na końcu zadał mu to pytanie, po które przyszedł. Właściwie spytał się go, co to jest dharma, jaka jest twoja dharma, co nauczasz? Wtedy ten mistrz Zen powiedział: rób dobro, nie czyń zła. No, mistrz sutry parsknął na to. Coś takiego. Przecież nawet 5-letnie dziecko rozumie to. Na to mistrz Zen odpowiedział: ty masz rację. Nawet 5-letnie dziecko rozumie to, ale nawet 80-letni człowiek nie potrafi tego zrobić. A więc z jednego punktu widzenia Zen jest bardzo łatwy, bardzo prosty. Także jest możliwe powiedzieć, bardzo trudny do wykonania. Ale to nie jest problem Zenu, to jest nasz problem. Bardzo trudny do wykonania znaczy, mamy trzy przeszkody. Bez tych trzech przeszkód Zen jest bardzo łatwy. Nie tylko Zen, życie jest bardzo łatwe. Tylko trzy przeszkody. Każdy z nas odrzuci te trzy przeszkody, wtedy nie ma problemu. Te trzy przeszkody się nazywają ja, moje, mnie. A więc ktoś odrzuci ja, moje, mnie, wtedy bardzo łatwe. Ktoś trzyma kurczowo ja, moje, mnie, wtedy bardzo trudno. Ktoś trzyma tu ja, moje, mnie? Ja.
Ktoś nie trzyma? Nie wie, może trzyma, może nie trzyma. Okay, czy jest jeszcze jakieś pytanie? W takim razie ja mam pytania. A mistrzyni Dharmy opowiedziała pewną historię o czyszczeniu umysłu. Ja mam trochę podobną historię i może ktoś mi pomoże z tym. Ta historia zdarzyła się nie tak dawno temu. Do naszego ośrodka w Nowym Jorku przyjechał w odwiedzinach pewien mistrz Dharmy z Chin, chiński nauczyciel. I naturalnie był zaproszony do wygłoszenia mowy. Podczas swojej mowy mówił bardzo dużo o szóstym patriarchu Zen. Szósty patriarcha Zen był bardzo sławny, bardzo ciekawy człowiek, ponieważ trochę opowiem o nim. Nigdy nie praktykował Zen w jakikolwiek formalny sposób. Pochodził z bardzo biednej rodziny, a żył z matką od małego dziecka i właściwie tylko pracował i pomagał swojej matce. Jego praca polegała na tym, że szedł w górę, gdzieś w góry, tam zbierał suche drewno, zanosił je do miasta, gdzie sprzedawał je na paliwo, następnie używał pieniędzy, by kupić trochę jedzenia i przynosił do domu. I następnego dnia to samo, tak, przez wiele lat. Ale pewnego dnia, kiedy poszedł do miasta, sprzedał paliwo i następnie kupił jedzenie i już wracał do domu, po drodze, przechodząc przez rynek tego miasta, zobaczył grupę ludzi skupioną wokół mnicha, który coś im czytał z sutry. Podszedł blisko, by usłyszeć, co mnich czyta, i usłyszał jedno zdanie z tej sutry. Słysząc to, osiągnął oświecenie. Następnie spytał się tego mnicha, gdzie ten mnich się to nauczył, i mnich ten skierował go do świątyni piątego patriarchy. No i następnie dalszy ciąg tej historii jest, że ten młody człowiek stał się szóstym patriarchą. Jeszcze jeden incydent z jego życia. Jego nauczyciel pewnego dnia, ponieważ czuł, że zbliża się jego śmierć, chciał wybrać następcę. Ale ponieważ Winę nie był mnichem, piąty patriarcha rozumiał umysł zazdrości. Więc rozumiał, że nie może po prostu dać mu przekazu. Coś trzeba pokazać, coś trzeba zrobić. Więc szósty patriarcha zażądał coś w rodzaju, jak Kantys, konkurs. Konkurs Dharmy. Kto wygra konkurs Dharmy, ten dostanie przekaz jako szósty patriarcha. Więc ponieważ główny mnich tej świątyni był bardzo szanowany przez wszystkich, wszyscy inni mnisi postanowili, że oni nie będą brać udziału w tym konkursie. Konkurs miał polegać na tym, by napisać czteroliniowy wiersz wyrażający, jakie nauczanie ma ten człowiek. I najlepszy wiersz otrzymuje przekaz. Więc główny mnich napisał bardzo piękny wiersz. I co się stało? A szósty patriarcha nie był analfabetą. Nie potrafił ani pisać, ani czytać, więc poprosił kogoś, by ktoś mu przeczytał ten wiersz.
Następnie, kiedy słyszał to, to prosił tą samą osobę, tego samego mnicha, by w jego imieniu napisał też wiersz. W swoim wierszu, jego wiersz mniej więcej szedł w ten sposób. Że uderzył wiersz głównego mnicha, linia po linii. A więc wygrał konkurs. Ostatnie dwie linie jego wierszu były pierwotnie nic, gdzie jest kurz. Okay. A więc ten mistrz Dharmy podczas swojej mowy właśnie mówił o tym wierszu. Tak się złożyło, że jego imię Dharmy było Sejin. Sejin znaczy czysty kurz. Okay. Więc jeden z naszych uczni w nowojorskim ośrodku, kiedy przyszła pora na pytania, spytał się go: a mistrzu, szósty patriarcha napisał pierwotnie nic, więc gdzie jest kurz? Twoje imię Dharmy jest czysty kurz, a więc jak czyścisz kurz? Wtedy mistrz Dharmy nie mógł nic powiedzieć. Całkowicie zatkało. A więc mam pytanie dla was. Gdybyście wy byli w jego miejscu, jak moglibyście odpowiedzieć? Bardzo ważne, na 100% nie wiedzieć. Mistrzyni Dharmy tutaj już powiedziała, jak coś robimy, to na 100%. Nie wiesz? Wtedy tylko idź prost, nie wiem. W tym świecie mamy dwa rodzaje umysłów. Mamy umysł eksperta, ekspert wszystko wie. Ale niestety to zrozumienie eksperta zbyt często staje się eksperta horyzontem. Jeżeli ktoś na 100% nie wie, w tym nie wiem, nie ma żadnych pomysłów, żadnych opinii, żadnych idei, także nie ma żadnego horyzontu. A więc to nie wiem jest bardzo ważne. A dzisiaj to jest mój prezent dla was wszystkich. Okay. Jest jeszcze pytanie? Teraz wszyscy nie wiedzą, więc nie ma pytań. Będzie bardzo nudne, jeżeli tylko wysłuchacie mnie. Okej. Okay. Jak ważna w Zen jest praktyka Kumana? Tak, praktyka formalna jest bardzo ważna. Ponieważ praktyka Zen nie jest zależna od formalnej praktyki, ale jest bardzo łatwo powiedzieć, całe moje życie jest praktyką. Niestety jest to bardzo trudne do wykonania. A więc formalna praktyka pomaga nam prowadzić to nasze życie. To jest bardzo ważne. Ale jeżeli ktoś tylko praktykuje siedząc na macie, to jest bardzo uboga praktyka.
bardziej ważne, może ktoś ma dużo czasu nawet, codziennie robi formalną praktykę przez 2 godziny, ale jeden dzień ma 24 godziny. A więc co zrobimy z 22 godzinami? Te 22 godziny są bardziej ważne. A więc właściwa praktyka znaczy z momentu na moment. Czyli codziennie mamy 24 godziny. Codziennie mamy 24 godziny praktyki. My mamy niektórych starszych uczniów Zen. To jest taka choroba starszych uczniów. Już nie potrzebują praktyki formalnej. Już całe ich życie to praktyka. Jest to bardzo śmieszne. Na przykład Mistrz Zen Sung San cały czas już ma 65 lat, niezbyt dobre ciało, chore ciało, ale codziennie formalną praktykę. Mam nadzieję, że nie ma tutaj ludzi, którzy mają chorobę starszych uczniów. Każdy musi spróbować codziennie trochę formalnej praktyki, także próbować w życiu codziennym. Więcej pytań? Tak, czy ta choroba to już koniec drogi? A mamy coś, co potrafi wyleczyć tych ludzi z tej choroby. Nazywa się to cierpieniem. Często to jest najlepszy nauczyciel. Ale jeżeli nie spotkają tego nauczyciela, wtedy często to jest koniec praktyki. Wkrótce znowu się pojawia żądza, mocny ja, moje, mnie. Co to jest reinkarnacja? Odrodzenie. Odrodzenie? A, co chwila się odradzasz? Co chwila umierasz? Śmierć, kiedy do grobu składają ciało. Wtedy gnije. Co się dzieje z umysłem? Ty masz umysł? Ten człowiek, który umarł. A ciebie się pytam, masz umysł? Skoro myślę, to nie jest umysł. A skoro nie myślisz? Też jest. Też jest? Pokaż mi proszę. Nie widać go. Nie widać go? A ty nie widzisz. To nie mów, że jest. To nie można powiedzieć, ale że go nie ma. Jeżeli myślisz, to zawsze jest reinkarnacja. Okay? Twoje myśli to jest reinkarnacja. Jedna myśl powoduje drugą myśl i tak dalej, i tak dalej. Twoje ciało umiera, ale ten proces się nie kończy. Jeżeli masz, to jest, ok? Jeżeli stworzysz umysł, to jest umysł. A mi się zdania umiera i nie myśli, to jest umysł. Wtedy się robi ceremonia, ok? Się śpiewa Ji Dzian Bosa albo Namu Amitabu. Wtedy odradza się w niebie. Piekle. Mistrz Zen do nieba nie idzie. W niebie każdy szczęśliwy. Nie potrzebuje mistrza Zen. Potrzebuje, bo spadnie kiedyś. Nie, no nie lecę. To nie jest reinkarnacja.
Widziałem, jeżeli myślisz, jest. Jeżeli nie myślisz, nie ma. Nie myślisz, to jest nirwana, ok? Nie ma reinkarnacji. Nie ma współczucia. A, wtedy nie ma współczucia. To jakaś nietrwała ta nirwana. Wielkie myślenie jest bardzo ważne. Okay? Myśl bodhisattwy. Myśl bodhisattwy znaczy tylko dla innych. Wielka miłość, wielkie współczucie. Wtedy jest reinkarnacja w bodhisattwie. Ale reinkarnacja, nic specjalnego. Okay? Bardzo ciekawy. Jest bardzo ciekawe, co stanie się po śmierci. Chcesz jeszcze dokładniej wiedzieć, spytaj się mnie za 100 lat. A w Stanach Zjednoczonych dawno temu był taki artykuł w gazecie o wyścigu hartów na Florydzie. To jest dosyć popularna rzecz w Stanach Zjednoczonych. Wyścigi psów. I to wygląda w ten sposób, jeżeli ktoś tego nie zna, że na wielkim polu mają zbudowane takie rusztowanie naokoło. Na tym rusztowaniu, na długim kiju jest zając. Sztuczny zając, ale obłożony skórą i nasączony zapachem zająca. I to się porusza, jedzie. Tam jest człowiek, który siedzi w budce i kieruje tym, to znaczy może zmienić szybkość, szybko, wolniej i tak dalej. A psy są trenowane w ten sposób, że tylko zobaczą to i poczują ten zapach, wtedy gonią, próbują złapać tego zająca. Jak złapią, to dostają nagrodę. Dostaną dobre jedzenie. I w momencie, kiedy wypuszczają psy w jednym czasie, tam jest sygnał, wszystkie klatki psów się otwierają, człowiek, który kontroluje tego zająca, puszcza go w obieg. I puszcza w ten sposób, że zawsze próbuje trzymać tego zająca nie za daleko od pierwszego psa, tylko ciut z przodu. Tak, żeby nigdy nie dogonił. No i wtedy ludzie robią zakłady, robią hazard i stawiają na tego psa, czy tego psa, czy tego psa i jeżeli ich pies wygra, wtedy dostają dużo pieniędzy. Jeżeli przegra, wtedy właściciel tego interesu dostaje dużo pieniędzy. A więc na Florydzie był taki wyścig. I w tym wyścigu był jeden pies, nazywał się Claire Mary, to znaczy czysta Mary, jasna Mary. I co się stało? W momencie, kiedy ten zając był puszczony w obieg i psy wypadły ze swojego stanowiska i goniły, po jakimś czasie nagle jeden z tych psów, akurat ta jasna Mary, stanęła. Wszyscy pogonili dalej, ale jasna Mary stanęła, popatrzyła się na psy goniące z przodu, na zająca, na całe pole, pognała na ukos, na poprzek, skoczyła przez to rusztowanie, na poprzek złapała zająca, więc musieli zatrzymać wyścig, nikt nie wygrał, nikt nie przegrał. To była bardzo ciekawa historia. A Zen w pewnym sensie, można powiedzieć, to jest rewolucja w naszym umyśle. Często w naszym życiu jesteśmy dosyć zagnani, mamy bardzo wąskie spojrzenie. Coś chcemy, więc gonimy za tym. Tak jak te psy za zającem. To znaczy, że nasza
rządza, nasza opinia, nasze pomysły kontrolują nasze życie. Nawet jak złapiemy coś, co chcemy, pojawia się coś innego, jeszcze bardziej sprzyjającego. A Jasna Mary to był bardzo ciekawy pies. Ona po prostu stanęła. Ten stop, to zatrzymanie się, to jest praktyka zen. Po prostu stanąć. Wstępnie trzeźwo popatrzeć się na to, co jest przed nami. Jeżeli jasno zobaczymy to, co jest, wtedy następnie właściwe działanie się pojawia. Dlatego psa właściwe działanie było złapanie zająca. A więc Jasna Mary zrobiła. Psi mistrz zen. A więc dla każdego z nas jest tym coś, co możemy się nauczyć. Najpierw po prostu zatrzymać się podczas naszego wyścigu przez życie. Po prostu na moment zatrzymać się. Wtedy potrafimy zdobyć szeroką wizję. Popatrzeć się bardzo szeroko. Jeżeli ten umysł trzymamy, tak jak mówiłem przedtem, tam nie ma horyzontu. Następnie właściwe działanie, właściwa mowa, właściwe życie, wszystko się pojawia. A więc zen to nie jest zen. Zen to jest właściwe życie. Właściwe życie, już mówiłem, znaczy nie dla siebie, tylko dla innych. To nie jest tylko w buddyzmie. Każda religia mówi o tym. Muzułmańska też? Tak, muzułmańska też. Każda religia mówi o pomaganiu innym. Tylko wtedy powstaje problem, kiedy czepiamy się jakiejkolwiek dogmy. Wtedy tracimy ten kierunek. Jakikolwiek izm jest bardzo niebezpieczny. Tutaj już społeczeństwo miało doświadczenie z izmem, wielkim izmem, prawda? Przez wiele lat. A więc nasza praktyka polega na tym, by odrzucić wszelkie izmy. Zdobyć to czyste spojrzenie i następnie użyć to, pomóc innym istotom. A więc mam nadzieję, że każdy z was z dnia na dzień użyje ten umysł nie wiem, który doświadczyliście dzisiaj. Może dzisiaj tylko to nie wiem jest bardzo małe. Może ktoś ma wielkie nie. Nawet ktoś ma bardzo małe. Jeżeli codziennie próbujecie praktykę, także z momentu na moment, a pozwolicie, by wasze pytanie, które was tutaj sprowadziło, urosło, to nie wiem, też się powiększy. Im większe to nie wiem, tym mniej myślenia, tym mniej opinii, tym mniej pomysłów. Kiedyś, pewnego dnia, to nie wiem, stanie się nieskończone. Wtedy pojawi się aha. Ja myślę, że raz w życiu to aha jest bardzo potrzebne. A więc mam nadzieję, każdy z was spróbuje to w własnym życiu. Osiągnie wielką miłość, wielkie współczucie i pomoże wszystkim istotom. Dziękuję bardzo za uwagę.